Urywki. Urywki z kalendarza. No tak, troszkę mamy zamieszania w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Bo pan w tej chwili, pan się przygotowuje, pan ma jeszcze 25 minut do występu. Ja miałem numerek na 6.53. Pan ma na 7.15, na którą? Do laryngologa? No ale nie, ale mój numerek to było 32. Aha, pan to pan był. Ale to pan ma z wczoraj numerek jeszcze, ale to dzisiaj wczoraj też mi się... To dziś kwadrans po... Czyli co, tutaj mam czekać? Tak. Czy pan gra na skrzypcach, czy nie? Grywam. Pan gra na skrzypcach? Staram się. Panów połączymy, panowie się przygotowują, dobrze? No dobrze. Dobrze. Pan czeka, pan w jakiej sprawie? O, żeby wprowadzić w porządku trochę. Pokazać pana Marcina, to zainteresuje pana doktora również. Nowy smyczek sobie kupiłem. Piękny. Drewniany, dobry, 18,50, niedrogi. Drewno wyprzedaż była? Nie, drewno teraz bardzo potaniało. Dzień dobry państwu. Dziś imieniny obchodzą Arian, Miłogost i Teotyk. Wszystkiego najlepszego. Zawiązałem sobie węzełek na strunie, żeby nie zapomnieć, tylko nie pamiętam, o czym mam pamiętać. No nic. 8 marca to dzień szczególny w historii muzyki. Tego dnia w Lipsku w 1714 roku szczególnie szczęśliwi byli państwo Maria i Jan Sebastian Bachowie, bowiem urodził im się syn, Karl Filip Emanuel Bach, który został kompozytorem i tworzył w stylu późne rokokoko. Urodził się właśnie 8 marca. Wiem! 8 marca! Dzień kobiet! Drogie kobiety, drogie panie, białogłowy, damy, dziś wasze święto. W związku z tym to ważny dzień dla historii muzyki, ponieważ znakomita większość utworów muzycznych została skomponowana dla was, o was lub przez was. Proszę, oto przykłady. Dla Elizy Beethovena, wiadomo, prawda? Ale ten utwór także... Eine kleine Nachtmusik, czyli mała nocna muzyka. Dla nocnych stróżów Mozart jej nie napisał. A ten utwór? Symfonia zegarowa Haydna. Też o kobietach. Się Józef na żonę naczekał, aż symfonię skomponował. Te utwory także powstały dla was, o was lub przez was. Córko rybaka. To wy, drogie panie, kochając, porzucając, wracając, sprawiacie, że mężczyźni swoje uczucia przelewają na partytury. Braku miłości kobiety nie zrekompensują ani pieniądze, ani kariera, ani nawet posiadanie kota, psa czy chomika. Prawdziwym szczęściem jest miłość kobiety. No pięknie to się... Nie wiedziałem, że pan z orkiestrą tutaj z całym zespołem. No Elvis Costello prosił, żeby wystąpić gdzieś w Trójce dla pani. Panie Elvisie, specjalnie dla państwa. Dla pani. Filip Jaszlar, bardzo dziękujemy. Kłaniam się. Doktor Tomasz Rożek. Teraz nie wiem, mam powiedzieć dziękuję, czy mam powiedzieć dzień dobry? Dzień dobry, no za chwilę będę. Dzień dobry, za chwilkę będę. Ja mam pytanie, jak pan grał na skrzypcach kiedyś, nastroiłby mi pan instrument, bo mam bardzo kłopoty, dobrze? Tak, tak. Za chwilę serwis, dziękujemy.